rzecz, o której chciałam z Wami dzisiaj porozmawiać, to są antybiotyki. Jakie ja mam do tego podejście? Dla mnie antybiotyk to jest w pewnym sensie też zbawienie ludzkości i on ma nam służyć. Ale kiedy powinniśmy go brać? Przede wszystkim nie nadużywać go. Dlatego, że jeżeli będziemy go brać zbyt często, nasz układ odpornościowy się rozleniwi i zaczniemy brać go na okrągło, na przykład chorując raz w miesiącu lub raz na 3 miesiące i zawsze biorąc antybiotyk. Choroba jest dla naszego układu odpornościowego taki trening. W momencie, w którym zmagamy się z wirusami czy bakteriami, to nasz układ odpornościowy trenuje i się wzmacnia. Kiedy rozróżnić? Kiedy warto wziąć antybiotyk, kiedy nie? Moim zdaniem, jeżeli mamy jakieś objawy, czyli na przykład zaflegmienie, gorzej się czujemy, mamy delikatną temperaturę, tam 37-38 stopni, nasz układ odpornościowy walczy. I wtedy dałabym mu czas. Kiedy absolutnie należy wziąć antybiotyk? Wtedy, kiedy nasz organizm sobie nie daje rady. Kiedy mieszkałam w Danii i byłam chora i szłam do lekarza, lekarz brał próbkę krwi i sprawdzał stężenie bakterii w tej krwi. I w zależności od tego, ile ich tam było i w jakim stanie był mój układ odpornościowy, albo przepisywał mi antybiotyk, albo nie. I to jest bardzo mądre podejście moim zdaniem, bo tam nie na każde przeziębienie przepisuje się antybiotyk. U nas w Polsce jest niestety troszeczkę inaczej. Uważam, że te antybiotyki są nadużywane. I teraz jak rozróżnić? Jeżeli naprawdę leżymy obezwładnieni i jesteśmy przekonani, lekarz jest przekonany, że przyczyną naszej choroby są bakterie, bo pamiętajmy, że antybiotyki nie działają na wirusy, to wtedy jak najbardziej weźcie ten antybiotyk, bo inaczej możecie sobie nie poradzić z tym przeziębieniem i może ono się przerodzić w coś bardziej poważnego. A jak to ocenić u dzieci? Ja bym tutaj powiedziała, że jeżeli zareagujecie od razu i zapakujecie dziecko tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłam wcześniej, czyli odpowiednią dietą, odpowiednią suplementacją, snem i odpoczynkiem, a także wygrzewaniem, musimy pamiętać, że w momencie przeziębienia trzeba się wygrzewać, to myślę, że nie dojdzie do rozwoju choroby, ale jeżeli już się tak stanie, to dla mnie to jest zawsze reguła 3 dni. Czyli jeżeli widzę, że dziecko przez 3 dni, że się nie pogarsza, to znaczy, że ono w jakiś sposób próbuje to zwalczyć i radzi sobie. Także mam nadzieję, że udało mi się troszeczkę Wam podpowiedzieć. Subskrybujcie mój kanał, zapraszam Was serdecznie na kolejne filmiki i do usłyszenia.